To faktycznie było tak, że pan się w ogóle nie spodziewał tego, że przestanie pan być prowadzącym. Jaka to melodia? No, o metodach w TVP1 no, słyszycie państwo, często czytacie, jak ktoś po prostu opuszcza stację, no to się robi w taki sposób nagły, tak, że ktoś niby dzwoni albo czasami w ogóle nie dzwonią, więc tak jak ostatnio z Basią było, więc też jakiś tam drugi producent do niej zadzwonił, w moim przypadku było bardzo podobnie. Nie rozdrapuję jakiś ran, nie siedzę, nie płaczę w ręcznik ani w poduszkę, nie patrzę smutno w okno, wpatrzony w jeden punkt, nie. To nie jest tak. Było mi tylko przykro ze względu na ludzi. Że tak z dnia na dzień to parę milionów ludzi zostało z niczym. Poprzez decyzje takie jakieś nieprzemyślane według mnie były. No to tego się ludziom nie robi. No ja sobie poradzę, no. Jak widać zresztą. Co się działo przez ten czas, kiedy pan przestał prowadzić program Jaka to Melodia, do dzisiaj? Przymusowy urlop. Fantastyczna rzecz. To taka zmiana. No ja się w ogóle generalnie nie boję zmian w życiu, więc to... Miałem swoje radio, do którego sobie więcej poświęciłem mu czasu i wreszcie mogłem pograć koncerty. Brakowało mi kontaktu z widzami. Oczywiście no, nie będę kłamał, że nie, no bo przez 20 lat byłem codziennie w okienku i jakby mieliśmy jakąś relację. Natomiast dosyć szybko zaczęliśmy pracować nad tym pomysłem. Nad tym, który już teraz się właśnie skrystalizował i zrealizował, więc to też nie ma sensu informować. Ja nie jestem tego typu człowiekiem, że jak oddycham, jem śledzia, piję herbatę, od razu na Instagrama wrzucam, kogo to obchodzi. Pracowaliśmy merytorycznie, żeby dopieszczać te szczegóły, żeby potem łatwo wejść w produkcję, bo no, gdzieś przez 20 lat nauczyliśmy się, wiemy jak to się robi, no. Umiemy pracować w tej branży. Ja to uwielbiam i też chyba jakoś sobie z tym radzę.